Choć wojna Zgorzelecka, czyli konflikt przemytniczych gangów Lelka i Carringtona z okolicy Zgorzelca na Dolnym Śląsku rozegrała się przeszło 25 lat temu, dopiero w ostatnich miesiącach niektóre zbrodnie i zaginięcia z tamtych czasów znajdują swój finał. Wiosną ubiegłego roku w lesie w Jędrzychowicach pod Zgorzelcem funkcjonariusze CBŚP mieli odkopać szczątki Grzegorza J., pseudonim Blizna, który zniknął w 1997 roku. Ofiara miała ręce skute kajdankami i ranę postrzałową, co wskazywało na egzekucję. Odnaleziono też dowody na inne zabójstwa, między innymi Dariusza H., pseudonim Chrząkal, wciąż figurującego w bazach zaginionych. Szans na ujawnienie jego ciała praktycznie nie ma, ale w sprawie pojawił się nowy, duży świadek koronny. W lipcu ubiegłego roku pod zarzutem zabójstwa Blizny zatrzymano Ryszarda M., pseudonim Azja, brata Carringtona, i Jarosława J., pseudonim Jakubek, najpierw związanego z Azją i Carringtonem, a później z Lelkiem. W lutym tego roku, podczas próby zatrzymania do sprawy zlikwidowania Chrząkala, samobójstwo popełnił Jacek B., pseudonim Lelek. Jednocześnie w ręce śledczych wpadli Sebastian K., pseudonim Ryży, Mariusz M., pseudonim Maniek i Marcin G., pseudonim Siwy. Ostatni podejrzany, Rafał D. z Jeleniej Góry, został zatrzymany w lipcu. Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, w kręgu zainteresowań śledczych znów znalazła się strzelanina, do której doszło w czerwcu 1998 roku we wsi Modrzewie nieopodal Wlenia. Była to zasadzka, w której zginęło czterech mężczyzn związanych z Lelkiem. Najmłodszy nie był nawet jeszcze pełnoletni. Zbigniew M., pseudonim Carrington, noszący inne nazwisko niż od lat wskazywane m.in. w Wikipedii, urodzony w roku 1966, to mieszkaniec Zawidowa pod Zgorzelcem na Dolnym Śląsku, bardzo blisko niemieckiej granicy. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową, a później prowadził kilka firm transportowych, z których część pozostaje zarejestrowana do dzisiaj. Około 1995 roku Zbigniew M. miał stworzyć gang, w którego skład wchodzili m.in. jego młodszy brat Ryszard M., pseudonim Azja, Jacek B., pseudonim Lelek, Jan M., pseudonim Gruby Janek, Jarosław J., pseudonim Jakubek, Dariusz P., pseudonim Pomyk, nie Płomyk, jak pisały niegdyś gazety, czy Dariusz Z., późniejszy świadek koronny. Zajęli się oni przemytem do Polski spirytusu na masową skalę z krajów zachodnich, głównie z Niemiec i Włoch, a potem także handlem środkami odurzającymi, napadami i zabójstwami w ramach gangsterskich porachunków. Te możliwości dały rzekomo Carringtonowi status rezydenta grupy Pruszkowskiej, o czym mówiono m.in. w dokumencie Alfabet Mafii emitowanym w 2004 roku na antenie telewizji TVN. Wbrew temu Carrington nie miał nic wspólnego z grupą Pruszkowską. Bliżej, choćby przy handlu narkotykami, było mu do konkurencji Pruszkowa, czyli gangu Ząbkowsko-Praskiego czy Wołomińskiego. Nie był jednak ich rezydentem. Zbigniew M. dobre kontakty utrzymywał też z grupą poznańską czy łódzką ośmiornicą, do której trafiał niemal cały przemycany alkohol. Gang był doskonale zorganizowany. Wykorzystywał do przemytu m.in. most techniczny w Gubinie. Za dnia budowano tam terminal graniczny, a nocą przemycano spirytus. Przekupionych celników, skanery do podsłuchiwania funkcjonariuszy służb, tych, których nie udało się przekupić. Tiry z trefnym towarem przejeżdżały w zasadzie co tydzień. I to nie pojedynczo, a od razu po kilka. Łapówka dla celnika za taki transport wynosiła około 50 tysięcy marek niemieckich. Dostawali także pieniądze za otwarcie granicy na czas przejazdu tirów, bez kontroli jakichkolwiek dokumentów i towaru. Znów, wbrew temu, co sugerowało wiele reportaży, nie trzeba było barwić spirytusu na niebiesko, aby udawał płyn chłodniczy czy dospryskiwaczy. Z czasem Jacek B., pseudonim Lelek, zbuntował się przeciwko Carringtonowi i utworzył konkurencyjny gang, do którego dołączyło też kilku innych przestępców. Między innymi wspomniany już Dariusz P., pseudonim Pomyk. Chodziło oczywiście o pieniądze. Pomyk chciał pewnego razu przemycić do Polski spirytus bez wiedzy Carringtona, ale jego kierowca uszkodził jedną z maszyn na moście technicznym i sprawa się wydała. A Zbigniew M. nie chciał przegrywać i tracić olbrzymich pieniędzy. Według ustaleń śledczych, gang Carringtona miał przemycić co najmniej 2 miliony litrów spirytusu, na czym Skarb Państwa stracił około 150 milionów złotych z tytułu niezapłaconych należności podatkowych. Jak miał dobry tydzień, to potrafił zarobić milion marek,
mówił o Carringtonie w jednym z naszych wywiadów świadek koronny Dariusz Z. Lata 1997-1998, kiedy Carrington i Lelek stanęli po przeciwnych stronach, a szczególnie okres od wiosny 1998 roku, był czasem najbardziej dochodowym dla nich obu, ale i najbardziej brutalnym. Dlatego nazwano go wojną zgorzelecką. Według oficjalnej wersji, wojna ta pochłonęła co najmniej 10 ofiar. W praktyce było ich dużo więcej. Tym bardziej, że tylko w dwóch strzelaninach śmierć poniosło 9 osób. I w tych przypadkach wszystkich udało się zidentyfikować. Trupów było około 30, a o 26 wiem na pewno, twierdził świadek koronny Dariusz Z. Ofiary zwykle zakopywano w lasach. Niekiedy potem przekopywano. Ciała często zasypywano też wapnem. Po dziś dzień wielu zwłok, jak Dariusza H., pseudonim Chrząkal, nie odnaleziono. Skupmy się jednak na jednym z najkrwawszych epizodów konfliktu Carringtona i Lelka, czyli strzelaninie, do której doszło 5 czerwca 1998 roku we wsi Modrzewie nieopodal Wlenia. Niewiele wcześniej, bo w nocy z 26 na 27 maja w Zgorzelcu, z przejeżdżającego Mercedesa, ostrzelano z Kałasznikowa grupę 8 Białorusinów wynajętych przez Carringtona. Dwie osoby zginęły, 3 zostały ranne. Co ciekawe, na 15 lat więzienia za psychiczne pomocnictwo do tego zabójstwa skazano potem Jarosława J., pseudonim Jakubek. Choć miał nie strzelać, siedział w Mercedesie i zdaniem sądu nie odwiódł kompanów od otwarcia ognia. Kilka dni po tych wydarzeniach porwano żołnierza Carringtona, Przemysława G., pseudonim Grzywa. Zbigniew M. w mgnieniu oka ustalił, gdzie przetrzymywano Grzywę. W szopie obok opuszczonego domu we wsi Modrzewie, z której często do takich właśnie celów korzystał Jacek B., pseudonim Lelek i jego ludzie. Na miejscu Grzywy pilnowało dwóch 22-latków, Adam i Józef, oraz 16-letni Tomasz, który podobno bez skrupułów torturował Przemysława G. Aby odbić Grzywę, na miejsce udał się sam Carrington, niejaki Witold S., pseudonim Ślepy, i kilka innych osób. Grzywę faktycznie udało się uwolnić, ale w akcji zginęły łącznie 4 osoby. Oficjalnie do dziś nie wiadomo, kto strzelał. Choć ustalono, że z tej samej broni wcześniej, w marcu 1998 roku, podczas leśnej zasadzki strzelano do Lelka. 16-letni Tomasz zginął kilkaset metrów od domu w Modrzewiach, a ciała dwóch 22-latków odnaleziono po kilku dniach blisko 2 kilometry dalej. To tam mieli zostać zastrzeleni. W międzyczasie Lelek sam postanowił zwolnić Grzywę i wysłał w tym celu do Modrzewi Dariusza P., pseudonim Pomyk, oraz Jarosława J., pseudonim Jakubek. Tyle, że jak wiadomo nieoficjalnie, tam czekał już Carrington i jego ludzie. Między innymi Witold S., pseudonim Ślepy. To on miał zatrzymać Pomyka, a potem Zbigniew M. go dobił. Ciało wrzucili do studni. Jarosławowi J., pseudonim Jakubek, udało się uciec, przez co później podejrzewano go o współpracę z konkurencją. Niektórzy twierdzili jednak, że ucieczka była dziełem przypadku, bo wrócił, by zamknąć samochód. Gdy z szopy padły strzały, rzucił się przed siebie. A pozostać niezauważonym pomogło mu po prostu tamtejsze ukształtowanie terenu. Choć jak pisze Marcin Rybak z Wrocławskiej Gazety Wyborczej, na zboczu śledczy ujawnili wówczas stanowisko strzeleckie. W tekście pada sugestia, że nikt do Jakubka nie mógł strzelać, albo mógł strzelać i nie trafić. Ta druga to wersja zbieżna z naszymi ustaleniami. Strzelać mógł Witold S., który pseudonim Ślepy zawdzięczał właśnie niskiej celności. W każdym razie do dziś nie brakuje głosów, że Jakubek, nawet pracując już dla Lelka, w rzeczywistości wciąż pozostawał wierny Carringtonowi. Co więcej, po zatrzymaniu w lipcu 2023 roku miał zdecydować się na współpracę ze śledczymi. Tymczasem pod Wleniem miał zginąć również Jacek B., pseudonim Lelek, ale nie zjawił się na miejscu. Z naszych informacji wynika, że ukrywał się wtedy w Karpaczu. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowało Was to wydanie kryminalnych opowieści, możecie zostawić pod materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy też do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.